Ja pamiętam z młodych lat robiło się pogrzeby basów i to były takie skromne sobie. No i takie fajne przed środą popielcową, 12 w nocy, przykrywają całe basy, wynoszą i potem muzykanty zbratają wątrobę, bo już nie ma na co grać i tego. No myśmy trochę to rozbudowali, bo mieliśmy fajnych kolegów i na Ojomie i w ogóle. No i były pierwsze pogrzeb basów, to tak, że nawet Erka przyjechała na sygnale. No i zaczęliśmy tak pomalutku, nie tak my, jak ludzie sami. Chcieli przeżyć coś więcej, a nie tylko przykryć całunem i pić, nie? No. Fama poszła przed tylu laty i na Słowację, i na Węgry nawet, na Czechy też. No dzisiaj akurat nie ma tych słowackiego zespołu i tego czeskiego, bo to chrzypka, pane. No. No i mnie to tak rozbudowali, że ludzie sobie ostatni raz jeszcze pośpiewają te stare nasze cieszyńskie melodie i nie tylko, bo góralskie. I tak się im to podoba, bo mają okazję to zaśpiewać, nie? To jest mało takich imprez, żeby wszyscy mogli jedną melodię tam, czy tam piosenkę. Myślę, że to zrobią. No. Czy ktoś tam wreszcie wpadnie na to? Nie ma tych zapaleńców jak Bańczycka i Kazo. Durnych, co z serce wkładasz, to wiesz. I tak powolutku się to, wiesz, rozwijało.